Mam zapis sesji. A ja zapowiem zapis sesji rozpoczęty, czyli Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Przed nami Arek Mackiewicz i oddaję Ci głos. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i godziny spędzonej ze sporą dawką edukacji. Cała informacja, jeszcze ostatnie zdanie, bo widzę pytanie dotycząca pobrania filmów. Jest informacja na tej stronie, netcafe więcej, proszę czytać. Państwo często omijacie gdzieś te informacje kluczowe, tam wszystko jest napisane, jak pobrać te filmy, łącznie z tym, że nie zapominajmy o playerze, który jest niezbędny do oglądania ich, a on również znajduje się na tej stronie. Arku, powodzenia Ci życzę, oddaję zatem głos Arek Mackiewicz i ja już, Arku, znikam, mam nadzieję. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Pewnie nieco lepiej niż wczoraj. Część z Państwa ników rozpoznaję. Witam serdecznie po raz drugi. W takim razie tych z Państwa, których nie rozpoznaję, witam, dzień dobry po raz pierwszy. Rafał Maj przedstawił nam, Państwu przedstawił bogato, o czym będziemy tutaj rozmawiać, jak to będzie wyglądało. Temat, który otworzyłem, dzisiejszy temat to jest modelowanie przestrzenne, modelowanie obiektowe, powłokowe w programie Robot. Przyznaję, że mamy zaległy temat z wczoraj. Ten plik być może Państwo wczoraj zauważyli. Przyznaję, że zmieniłem komputer i jest lepiej. Mam nadzieję. Jednak tak, to już jakoś tutaj dajemy radę. Proszę Państwa, temat, o który wczoraj chcieliśmy sobie przeanalizować, zaczęliśmy już o tym rozmawiać, a może powiem, co autor miał na myśli, czyli w sensie, że ja, rysując czy pokazując ten model. Proszę Państwa, ten model przedstawia nam zbiornik. Założyłem, że jest to zbiornik. Mamy tutaj płytę stropową, płyty ścienne, posadowienie na płycie fundamentowej, na podłożu sprężystym. I teraz do tego zbiornika chcemy nalać wody, cieczy. Ja mam przygotowany tutaj przypadek obciążenia cieczą. Aha, może jeszcze dopowiem tych z Państwa, z którymi słyszymy, widzimy się po raz pierwszy. Ja zrobiłem pewne założenie, że Państwo robota używają, czyli powiedzmy nie rozmawiamy o programie od początku, a skróty myślowe mam nadzieję, że nie są Państwu obce, te, które stosuję, także tutaj jeżeli byłyby jakieś pytania, to proszę pisać je na czacie i albo bym odpowiedział od razu, albo za chwilę, no zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Temat z wczoraj, czyli obciążanie cieczą. Już zadawałem to pytanie, czyli dzisiaj już będzie łatwiej na nie odpowiedzieć. To znaczy takie pytanie kontrolne, nazwijmy to sobie. Jeżeli chcę tutaj do tego zbiornika nalać cieczy, to wybieram właściwe obciążenia. Są to obciążenia powierzchniowe. I tutaj odnajduję coś, co się nazywa ciśnienie hydrostatyczne. I tu wczoraj Państwa pytałem o to, tutaj wpiszmy sobie ciężar cieczy, czyli to byłoby te 1000 kg, mniej więcej tyle waży woda. I tutaj zakładając, że wysokość tej ściany, czyli wysokość konstrukcji naszej wynosi 5,4 metra, 5,40 to pytanie moje brzmiało następująco, jaką wartość należy wpisać w to miejsce, czyli zakres działania, poziom lustra cieczy H, wysokość. Ile tutaj musimy wpisać? Odrzucając tam powiedzmy grubości stropów, czyli od osi do osi, ile tu jest 5,40, jaką wartość powinniśmy tu wpisać. Ja wczoraj prosiłem Państwa o pomoc jakby o pomoc i odpowiedź na to pytanie. Pojawiły się różne odpowiedzi, natomiast jeżeli przeczytamy uważnie ten komunikat, czy to pytanie, to znaczy poziom lustra cieczy, to od razu widać, proszę Państwa, że nie jest to wysokość słupa cieczy, a jest to poziom cieczy, czyli na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się zwierciadło swobodne tej naszej wody, naszej cieczy. I teraz Czyli ile tu wpisujemy? Czy 0, czy 5,40? Gdyby Państwo napisali na czacie, no to zobaczmy, jak Państwo uważają. 0,0,0,0, świetnie, bardzo dziękuję. Oczywiście, że tak, to jest nasze 0. Dlaczego? Ja już mówiłem, ale na wszelki wypadek dopowiem, bo nie wiem, czy wczoraj to było wyraźnie widoczne. Mianowicie, poziom lustracieczy 0, ponieważ strop górny znajduje się właśnie na poziomie 0,00, na tym zerze bezwzględnym. Proszę Państwa, nie mieliście szansy sprawdzić tego pliku, więc nie wiecie, gdzie to 0 jest. A gdyby teraz Państwo otrzymali taki plik od kogoś i chciałbym się zorientować w konstrukcji, gdzie tak naprawdę jest ten punkt 0,0, jak najłatwiej można to zrobić? Na przykład można zrobić w sposób taki. Z menu widokowego, to menu widokowe wywołałem z tego miejsca. Na górze jest taka kostka przestrzenna. Tu odnajdę sobie globalną płaszczyznę pracy. I teraz, jeżeli przemieszczacie Państwo kursor po konstrukcji, to w tym miejscu, o tu, w tym oknie, w tym małym okienku, w tym miejscu mamy bieżące położenie kursora, to znaczy ze wszystkimi współrzędnymi. Przykładowo, jeżeli umieszczę kursor na płycie fundamentowej, to będę miał rzędną Z minus 5,40. Mam nadzieję, że to jest widoczne. Natomiast jeżeli przemieszczę kursor na strop górny, to tam płaszczyzna Z wynosi 0, czyli to jest bezwzględna, to nasze 0 bezwzględne, czyli krótko mówiąc, rysowanie, czyli ten strop górny zacząłem rysować na rzędnej Z równe 0. I z tego powodu w okienku, gdzie deklarujemy obciążenie cieczą, wpisuję 0. Wpisuję, czy też pozostawiam 0. Naturalnie, gdyby zdarzyło się tak, że to zwierciadło wody jest na zupełnie innym poziomie, albo konstrukcję narysowałem na innej płaszczyźnie, zacząłem rysowanie jej od innej płaszczyzny niż 0, no to wtedy oczywiście trzeba to ze sobą w jakiś sposób zestawić i tutaj zadecydować, gdzie poziom lustracieczy się znajduje. 0, faktycznie. Dodaj. I teraz to, co muszę zrobić, to wskazać obiekty, które chcę obciążyć. To znaczy wszystkie ściany oraz dno zbiornika. Przyklikuję się następnie, jeżeli selekcja została już dokonana. Zobaczmy, czy dno zbiornika jest. Oczywiście, że tak. Przemieszczam się do okienka obciążenia i wybieram zastosuj. I te obciążenia zostały do konstrukcji przyłożone. Wyświetlę je. Proszę bardzo. W ten sposób woda została przyłożona. No, powiedziałbym, że sukces jest połowity, bo woda miała być w środku, a nie na zewnątrz, więc tutaj częściowo na tych dwóch panelach, owszem, jest woda wewnątrz, ale już na tych zewnętrznych nie. Podejrzewam, że wiecie Państwo, od czego to zależy. Czy ktoś napisze, proszę Państwa, wiecie, od czego to zależy? To zależy, proszę Państwa, od orientacji. Świetnie. Pan Konrad napisał układ lokalny, doskonale. Pan Staszek również. Zdecydowanie tak. Układy lokalne tej naszej konstrukcji. Jak sprawdzić? Ja na tym mówię ikony szybkiego dostępu tutaj na dole. Wyświetlam układy lokalne i dowiadujemy się, że jeżeli układy lokalne zorientowane są na zewnątrz, no to woda jest w środku. A jeżeli układy lokalne są zorientowane do środka, no po przeciwnej stronie. Co teraz trzeba zrobić? Najprościej i najłatwiej, żeby wlać, że tak powiem, wodę do środka, należy zmienić orientację układów lokalnych wybranych paneli. Więc teraz to zrobię. Wybieram z definicji konstrukcji, wybiorę sobie... Aha, nie tutaj, mam w innym miejscu od razu tą ikonkę, to znaczy tu. Zmiana, czy decyzja o o orientacji układów lokalnych. Zmiana lokalnej osi Z. Zaznaczam jeden panel oraz drugi. Zastosuj i wodę mamy w środku. Dobrze. Pytanie następne. To też, jeżeli mogliby Państwo odpowiedzieć, będę wdzięczny. Co robię z płytą dolną, z płytą fundamentową? Zmieniamy układ lokalny, czy nie? Napiszcie Państwo, proszę. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Mam jedną z odpowiedzi. Pewnie, że zmieniamy. Dobrze, to ja zapytam w ten sposób. Proszę Państwa, jeżeli patrzymy... Teraz troszeczkę mała dygresja. Po obliczeniach statyki, pewnie w tej naszej konstrukcji przeszlibyśmy do obliczeń na przykład zbrojenia. I teraz, proszę Państwa, popatrzmy na to w ten sposób. Wyniki czy rezultaty, jeżeli chodzi o zbrojenie, czytamy w taki sposób, że mamy wyświetlone mapy zbrojenia. I te mapy są opisane w sposób taki, a to zbrojenie górne, a to zbrojenie dolne w jednym bądź drugim kierunku. I teraz, jeżeli dostałbym mapę takiego zbrojenia, tego stropu górnego i przeczytałbym, że mapa dotyczy zbrojenia górnego, to spodziewam się, że zbrojenie górne będzie w tej płycie na górze. No, trochę takie masło maślane, ale zobaczcie Państwo, co tutaj będzie nam się działo. Czyli zbrojenie górne w płycie chcemy, żeby było na górze. Zbrojenie dolne oczywiście na dole. Jeżeli ja zmienię teraz układy lokalne w tej płycie fundamentowej, to co się stanie? Zobaczcie Państwo, Z będzie odwrócone na dół, tak to sobie nazwijmy. I co wtedy? I wtedy się okaże, że mapa zbrojenia dla płyty fundamentowej, która jest opisana jako zbrojenie górne, będzie oznaczała i zbrojenia, którą na rysunku wykonawczym trzeba umieścić na dole. Dlatego proponuję, żeby orientacji układów lokalnych stropów żeby Państwo tej orientacji nie zmieniali, bo potem to grozi, czy też powoduje określone konsekwencje, czyli nie zmieniajmy. Jeżeli nie zmieniamy układu lokalnego, to jak sobie z tym poradzić? Na przykład w ten sposób. Tak jest, zmiana kierunku obciążenia. Pan Staszek podpowiada, dokładnie o to chodzi. Jak to zrobić? Najeżdżam kursorem na obciążenia, aż zmieni kolor, prawy klawisz i teraz mamy właściwości obciążenia. I tutaj mogę, proszę Państwa, co zrobić? Nikt mi nie zabroni, żeby ciecz ważyła -1000. Jeżeli zmienię ciężar cieczy na -1000, okaże się, tu jeszcze jest pytanie, czy zmiany chcę dokonać tylko dla wskazanego obciążenia, czy dla listy. Tym razem tylko dla wskazanego OK. I ciecz jest w środku. Analogicznie robimy to dla pozostałego obciążenia. Znowu -1000. Dodaj. Zastosuj tylko dla wskazanego. OK. I woda jest w środku. O taki efekt nam chodziło. Czyli, proszę Państwa, o co tutaj jakby można to podsumować? Proponuję wszystkie ściany zewnętrzne. Mam na myśli tutaj te ściany, wszystkie ściany zewnętrzne, czy to w takim, czy w budynku. Orientujcie je Państwo, proszę, jednorodnie. To znaczy albo wszystkie do środka, albo wszystkie na zewnątrz. Dlaczego? Raz, że to obciążenie cieczą, ale to jest jakby mniej istotne. Ważniejsze jest co? Proszę Państwa, jeżeli dostaniemy znowu rezultaty zbrojenia, mapy zbrojenia i znowu przeczytam teraz mapę zbrojenia zatytułowaną zbrojenie górne, to będę się spodziewał, że to zbrojenie jest w środku czy na zewnątrz. Dla ścian tak zorientowanych, na przykład dla tej ściany tutaj, ja ją zaznaczę, to zbrojenie będzie zorientowane, zbrojenie będzie znajdowało się na zewnątrz, a nie w środku. I teraz zobaczcie Państwo, mając, nazwijmy to sobie, pewien porządek, pewną konsekwencję w orientowaniu układów lokalnych, mam pewność, że jeżeli biorę do ręki mapę zbrojenia, gdzie jest napisane górne, wiem, że to zbrojenie jest na zewnątrz, a jak dolne, no to w środku. Tak, w każdym razie będzie jednorodnie, albo po tej stronie. A jeżeli mielibyśmy tu, w cudzysłowie, bałagan, rację jednego układu do środka, drugiego na zewnątrz, to trzeba bardzo, bardzo uważnie czytać mapy i potem jeszcze odnosić je do konstrukcji, która to jest ściana, żebym przypadkiem się nie pomylił i tego zbrojenia odwrotnie nie narysował. Także myślę, że to uzasadnienie jest sensowne i myślę, że Państwo takie uzasadnienie również uznają za rozsądne. Dobrze, proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz przy tej okazji. To, co tu rodzaje obciążeń, które tutaj mamy wprowadzone, to jest ciężar własny, jest obciążenie stałe, jest też obciążenie użytkowe na fragmencie konstrukcji zadeklarowane. Pamiętacie Państwo, jak nazywa się to obciążenie w ten sposób rysowane? Jest to obciążenie powierzchniowe na konturze, to jest w tym miejscu. Czyli mamy obciążenia, zakładka powierzchnia i obciążenie dowolnego kształtu, obciążenie o kształcie niezwiązanym z konstrukcją, na przykład tak jak tutaj mamy to na U, jest to obciążenie powierzchniowe na konturze. Ono może być jednorodne, to obciążenie, ono może być oczywiście niejednorodne. Ok. Co my, aha, mamy jeszcze obciążenie liniowe. Chciałem jedną rzecz jeszcze tutaj jakby pokazać czy sprawdzić. Proszę Państwa, o może tak. W tej chwili mamy wyświetlone obciążenie, może wartości dodam, o, wyłączę układy lokalne. Mamy w tej chwili wyświetlone obciążenie stałe, przypadek drugi. W trakcie pan Konrad pyta, do czego służy opcja zakres działania względem osi w definiowaniu obciążeń. Dobrze, to ja na to pytanie teraz odpowiem. Proszę Państwa, jeżeli patrzymy na ciecz, to jesteśmy w tym miejscu i teraz popatrzmy proszę. Przyjęliśmy, pierwotna sytuacja była taka, prawda, że mieliśmy plus 1000 ciężar i poziom lustra cieczy 0. I teraz sobie popatrzcie Państwo w ten sposób. Z to jest kolumna minus, to jest kolumna plus. I teraz już mówię, w czym rzecz. Wyobraźcie Państwo sobie zwierciadło wody, normalnej wody, jeziora, czegokolwiek. Jest ona pozioma. I teraz minus Z oznacza kierunek odkładania obciążenia. To jest kierunek odkładania obciążenia, czyli my odkładamy obciążenie w kierunku, po lewej stronie macie Państwo orientację układu globalnego, to jest w kierunku przeciwnym do osi Z. Gdybym tutaj przyjął plus Z, to ta woda nie byłaby pod stropem, tylko nad stropem. Ta woda by obciążała elementy znajdujące się nad stropem. Taki jest sens, taka jest interpretacja orientacji względem osi. Minus bądź plus. Pytanie oczywiście narodzi się natychmiast takie, czy jeżeli wpiszę plus 1000 i wybiorę plus Z, czy to może to będzie dobrze, a nie muszę zmieniać znaku? No właśnie nie. Dlatego, że plus Z, czyli to obciążenie, mówię, tak jak wspomniałem, obciążałoby elementy powyżej naszego stropu. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. O, super. Dziękuję Panie Konradzie. Proszę Państwa, to co chciałem tutaj jeszcze teraz pokazać. To tak, czyli rozmawiamy o obciążeniach. Proszę Państwa, w trakcie pracy okazało się, że konstrukcja tak naprawdę nie stoi w tym miejscu, gdzie powinna. W rzeczywistości ta konstrukcja znajduje się gdzie indziej. To, co ja robię? Oczywiście tą konstrukcję przesunę. Przesuwanie. Przesunę sobie tą konstrukcję o 20 metrów w kierunku Y. No, gruby błąd, prawda? W ogóle pomyliłem się. Konstrukcja nie stoi tu, gdzie potrzeba. Stoi w miejscu tym. O. No dobrze. Operacja się powiodła. To łatwo to zauważyć. Teraz popatrzcie Państwo, proszę, obciążenia oglądaliśmy, więc mieliśmy ciężar własny, obciążenia stałe, obciążenia użytkowe, tak zwane UPS w tym miejscu, wszyscy mówimy, i jeszcze są obciążenia liniowe, gdzie też coś tutaj nam nie zagrało. W czym rzecz? Proszę Państwa, obciążenia następujące. Jestem w obciążeniach, zakładka powierzchnia. Otóż tak, obciążenia na konturze, jednorodne bądź trzypunktowe, obciążenie liniowe przez 2 punkty, czyli taki jeden rodzaj obciążenia na konturze, drugie obciążenie liniowe oraz trzecie obciążenie, które znajduje się w zakładce węzeł, czy dokładnie mam na myśli siłę w punkcie. Te 3 obciążenia, proszę Państwa, przywiązane są do przestrzeni, a nie do obiektu. Czyli jeżeli przesuwamy obiekt, to te obciążenia nie podążają za obiektem, a zostają w miejscu ich zdefiniowania w przestrzeni. Czyli to jest obciążenie na konturze, obciążenie liniowe przez 2 punkty oraz siła w punkcie. Te obciążenia przywiązane są właśnie do przestrzeni. OK. Cofam tą operację. Chyba się udało, zobaczmy. Liniowe, użytkowe, jest OK, w porządku. Czyli tutaj tym razem się udało. No dobrze, proszę Państwa, to teraz pytanie takie. Wyobraźmy sobie sytuację następującą, bo to, że tak powiem, nieprzywiązanie obciążenia do obiektu oczywiście obowiązuje również wtedy, kiedy mamy kopiowanie obiektów. Jasne, że tak. Wyobraźmy sobie sytuację, proszę Państwa, następującą. Powiedzmy, że rozwiązujemy, projektujemy budynek wielokondygnacyjny i 10 kondygnacji jest identycznych pod względem geometrii, jak i obciążeń. Więc najłatwiej oczywiście zrobić sobie jedną kondygnację i ją skopiować. Gdyby zdarzyło się, że mamy tam przykładowo obciążenia liniowe przez 2 punkty. No tutaj jest celowo jest narysowane na krawędzi, bo to obciążenie i to na oko tak zwane niczym się nie różnią. Ta sama wartość, te same kolory, wszystko to samo. Natomiast to obciążenie, jak Państwo zauważyli, zachowuje się inaczej niż to liniowe. To liniowe powyżej, to jest liniowe przez 2 punkty, a to poniżej jest to obciążenie liniowe krawędzi. I teraz wyobraźmy sobie, że w naszym budynku, na naszym piętrze, które chcemy powielać, wystąpiło właśnie obciążenie liniowe przez punkty. Tak było nam je najłatwiej wprowadzić. Z różnych względów. Ściana stojąca na stropie, w poprzek, po ukosie, różnie. Jak teraz spowodować, że jak najszybciej zrobić, żeby to obciążenie liniowe przez 2 punkty znalazło się na wszystkich kombinacjach, kondygnacjach. No, nie możemy go kopiować. Tylko, że możemy go kopiować, proszę Państwa, graficznie. Natomiast, jeżeli przełączę się do tabeli obciążenia, layout górny, obciążenia, to spójrzcie Państwo, proszę, że ja mogę obciążenie liniowe, o to jest tutaj, liniowe przez 2 punkty, to obciążenie mogę sobie skopiować tekstowo. Wielokrotnie, tyle razy, ile potrzebuję. I co teraz muszę zrobić? Jedyne, co powinienem, proszę Państwa, zrobić, to zmienić współrzędne. Trzeba je tylko odnaleźć i na przykład tutaj. Jest widoczne? Jest. Zobaczcie Państwo, teraz weźmy sobie na przykład tu, zmienię wartości. I w ten sposób umieścilibyśmy obciążenia na właściwych poziomach, na właściwych kondygnacjach. To jest chyba zdecydowanie najprostszy sposób. Inny sposób rysujemy. Na każdej kondygnacji rysujemy te obciążenia od nowa. OK. Dobrze. Nie jest to obciążenie mi potrzebne, jak je usunąć? No nie mogę go zaznaczyć, najeżdżam kursorem, aż zmieni kolor, prawy klawisz usuń. I tutaj mogę zrobić podobnie. Usuń. I tego obciążenia już nie mamy. Ok, proszę Państwa. W tym miejscu to chyba tyle. Czy jakieś wątpliwości czy pytania, które jeszcze mógłbym tutaj Państwu dopowiedzieć, czy jedziemy dalej? Dobrze, proszę Państwa, spróbujmy teraz innej rzeczy. Mianowicie, na początku tam się wyświetlał jeden obiekt, który ewentualnie zastanówmy się, jakby go można sobie zrobić. Otwórz. Proszę Państwa, czy łatwo jest zrobić taki model? Łatwo, trudno, szybko. Nie jest on zbyt skomplikowany, to od razu dopowiem. Jak byśmy mogli go sobie zrobić? Znaczy, co to w ogóle jest? Znowu pewnego rodzaju zbiornik, on ma tutaj powierzchnie, one są tutaj zaproponowane w różny sposób, ich deklaracja, i to wynika jakby z, już mówię z czego. Przykładowo, jeżeli wyświetlę sobie obciążenia wiatrem, to zobaczcie Państwo, jak to obciążenie wiatrem zostało przyjęte. Tutaj widać, że mamy je na zewnątrz oraz potem tutaj w środku. No, można powiedzieć, że to jest ssanie, tylko że prawdopodobnie wiatr to jednak na konstrukcje walcowe no nie działa w ten sposób, prawda? Także to jest jasne. Obciążenie wiatrem, czy sposób zachowania się tego obciążenia wynika z konstrukcji samego tego naszego tutaj płaszcza. Z samego płaszcza. Obiekty przestrzenne, obiekty 3D możemy je na rozmaite sposoby tutaj definiować, czy próbować je tutaj modelować. I teraz możemy spróbować w ten sposób. Spróbuję odtworzyć ten obiekt. Jak ja do niego podchodziłem? No to popatrzmy. Na przykład w sposób taki. Wybrałem plik i model powłokę. Jeżeli zacząłbym może od tego górnej części. Przykładowo posłużę się. O tak, zaczniemy sobie. Jak wygenerowałem górną część, ona była podzielona na takie plasterki, prawda? Tak jak Państwo patrzyli, ona jest podzielona na plasterki. Więc może po kolei. Rysowanie zacznę od łuku. Może jeszcze raz ja ten plik przywołam. Albo może, już wiem, który, bo tam jeszcze przygotowany właśnie taki plik pośredni. No zobaczcie Państwo, no teraz już chyba też będzie łatwiej nam na to patrzeć. Zasadę, którą tutaj przyjąłem, zrobiłem w ten sposób. Żeby wykonać te plasterki tutaj na górze, no to pewnie musimy narysować sobie kształt pożądany, następnie wygenerować panel, który będzie tutaj określony, miał też swoje gabaryty, i po czym pewnie obrócić to dookoła, tak, czyli mielibyśmy tutaj działanie z obrotem wokół wybranej osi. Ten korpus jest stworzony troszeczkę inaczej. Jest on stworzony właśnie poprzez elementy gotowe. Tutaj jest polecenie walec i wreszcie dół tego naszego tu. To jest jeszcze inny pomysł, jaki ja za sekundkę w takim razie to pokażę. Czyli mamy jakby trzy takie obszary. To poplasterkowany, tutaj mamy obiekt jakby w całości, to też ta trzecia część nieco inaczej tutaj zrobiona. Ok, czyli tak, zacznijmy właśnie od początku. Zacznę, proszę Państwa, od rysowania. Zacznę od rysowania łuku. Zobaczmy. I teraz tak, metoda tworzenia łuku, no to są te trzy metody. W AutoCADie mamy pewnie z 15, tu niestety nie, więc te metody powinny nam wystarczyć. Co istotne, proszę Państwa, w przypadku rysowania, zwłaszcza łuków, po prostu łuków, czy obiektów opartych na obrysie typu walec, typu, przepraszam, okrąg. Proszę Państwa, dyskretyzacja łuku. Proponuję, żebyśmy nad tym panowali. To znaczy, wpisujcie Państwo pożądaną liczbę krawędzi, którą sobie życzycie i jakby, no warto tu trzymać dyscyplinę. Teraz popatrzcie Państwo, co to znaczy podział na określone tutaj części. Przykładowo, jeżeli wybiorę podział liczby krawędzi na 16 krawędzi, stała liczba, to zobaczcie Państwo, co tu dostajemy. Jeden łuk, tak, i on tutaj jest podzielony na 16 części. Nie zmieniając podziału nie zmieniając ilości podziału, zmieniam rodzaj jedynie na liczbę podziałów na kąt pełny. Co się wtedy dzieje? Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy stałą liczbę, to niezależnie od rozwartości łuku dzielony jest on na przykładowo 16 części. Jeżeli mamy liczbę podziałów na kąt pełny, to 16 części przypada na pełen okrąg, więc skoro narysowałem 1/4, stąd są tutaj tylko te 4 kawałki. To się właśnie wzięło stąd. Dobra. Ja spróbuję czegoś takiego. OK. Powiedzmy, że mniej więcej taki ten łuk nam tutaj powstanie. Jeszcze narysuję sobie węzeł pomocniczy, bo będę go tutaj potrzebował. O, wyświetlę jego numer. Wyświetlę jego numer, żeby był widoczny. I teraz pierwsze, co zrobię, to faktycznie obrócę sobie ten łuk. Obrócę go w przestrzeni. Do tego potrzebuję polecenie obrót, czy też rotacja. I będę obracał w przestrzeni. Pokazuję punkt pierwszy i punkt końcowy osi obrotu i podam kąt, na przykład 18 stopni, kopiowanie jest zaznaczone, wykonaj jest. Do tego teraz dorysuję niezbędne, znaczy elementy pomocnicze, które tutaj nam się przydadzą. To znaczy tu jedna linia i tutaj linia dodatkowa. OK. I teraz Teraz, proszę Państwa, kwestia zadeklarowania tutaj panela. Wskazuję wnętrze i taki panel został wygenerowany. Mam nadzieję, że go tutaj widać. A propos samych jeszcze paneli, no tutaj mamy całe, znaczy sporo rzeczy do opowiedzenia. Panele mają swoje charakterystyki, takie jak kierunek zbrojenia, takie jak grubość i takie jak sposób pracy, czyli model, inaczej mówiąc. No ja zapytam, czy któryś z tych parametrów jest dla Państwa na przykład niejasny? Albo inaczej zapytam, czy model pracy, czy to wiecie Państwo wszystko o tym jak powłoka może pracować, bo wybór mamy Pan Andrzej pyta, czy można wprowadzić moduł w formacie SAT. Próbowaliśmy to robić, różnie to przechodzi, ale takie próby robiliśmy. A to z jakiego systemu SAT-y wtedy idą? Panie Andrzeju? Z inwentora, no tak myślałem. My próbowaliśmy to robić w, również IGL. W miarę to przechodziło. Pytanie oczywiście o stopień komplikacji, bo mieliśmy też taki przykład, gdzie to niestety w żaden sposób się nie udawało, bo na tyle była ta konstrukcja, że powiedzmy sobie skomplikowana. To, co na pewno przechodzi, nie wiem, czy to jest możliwe z poziomu inwentora, albo czy ten model, stopień komplikacji modelu na to pozwala, ale wiadomo, że DWG czy DXF, no to zdecydowanie do robota wchodzi, albo w formie podkładów, albo w formie obiektów takich właśnie prętowych i potem można naprawdę bardzo precyzyjnie tutaj powiedzieć, jak ta nasza konstrukcja ma wyglądać. Okej. Co do tego modelu jeszcze, to jeżeli to jest jasne dla Państwa, no to ja czasu jakby tutaj nie będę zabierał. Przejdźmy sobie do następnego, do naszego punktu. Zaznaczam obiekt, pewnie znowu się posłużę obrotem, pewnie, że tak. Pokazuję oś obrotu. Powiem o jaki kąt, znowu 18 stopni, natomiast zażyczę sobie powtórzenia. No dookoła, 20, proszę bardzo. Wykonaj. No i jest. Także w miarę szybko udaje się takie rzeczy robić. Teraz proszę Państwa, kwestia wyrysowania tego naszego tutaj płaszcza zbiornika. Jak to zrobić? Na przykład w ten sposób. Popatrzę sobie na płaszczyznę z góry, na płaszczyznę XY na płasko. O, przepraszam, jestem tutaj. I teraz na pewno to, co potrzebujemy, no chcemy wrysować, czy możemy wrysować pewien dodatkowy tutaj obiekt, na przykład okrąg, i ten okrąg sobie skopiować i wtedy go tam powielić, na przykład. Ewentualnie inny sposób, który mógłbym zaproponować, to byłby na przykład taki. Skopiuję najpierw sam węzeł. OK. To jest węzeł znowu pomocniczy, który pozwoli mi na wskazanie, gdzie będzie się znajdowała oś naszego walca. Wybieram metodę tworzenia walec, jak ma być rysowana podstawa, poprzez środek i promień, bo to wiem. I tu jest właśnie znowu dyskretyzacja, proszę Państwa. Czyli tą dyskretyzację na pewno warto dbać o to, żeby ona była analogicznie jak tego naszego tutaj okręgu. I tutaj, znaczy ten okrąg jakby jeszcze nie istnieje, ale mamy tak, podział na 20 części, więc tutaj dyskretyzację wpisałbym po prostu 20. Geometria. Aha, ja okrąg wybrałem, przepraszam najmocniej. Oczywiście chciałem wybrać walec. O, teraz. Środek i promień, tak jest. W której płaszczyźnie będziemy rysowali? To jest istotne. No, u nas XY, także o tyle wygodnie. Dyskretyzacja okręgu, czyli tutaj jest 20. I tu od razu możecie Państwo decydować o tym, czy przykrywamy górę i czy przykrywamy dół zbiornika, czyli przykrycie oraz dno. Czy te obiekty mają tutaj u nas powstać. Środek i promień. Zaczynamy. Środek, promień. I wysokość, to ja ją sobie pokażę. Tak? Czyli ja po prostu mogę pokazać lub zwróćcie Państwo uwagę też na współrzędną, na wysokość, ona wynosi 0, 0, minus 10. Ten sam efekt otrzymałbym, gdybym wpisał te dane właśnie 0, 0, minus 10. Ja mogę tą wysokość pokazać. Jest. Zgadza się? Zgadza się. Czyli póki co mamy taką bryłę. Czy taką, no, zestaw powierzchni, tak powiedzmy sobie raczej, niż bryłę. OK. Teraz chcemy wygenerować dół zbiornika. On jest tutaj bardziej właśnie taki kulisty. Jak to z kolei zrobić? Tu, proszę Państwa, spróbujemy czegoś takiego. Mianowicie pytanie, czy uda nam się nawiązać w jakiś sposób do istniejącego tutaj obrysu. Żeby to sprawdzić, wybieram, proszę Państwa, znowu menu widokowe. I globalną płaszczyznę pracy. Globalną płaszczyznę pracy ustawię sobie w punkcie drugim. Klik. Aha, tutaj tak jest to widoczne. To jest to okienko nasze. Ustawiam w punkcie drugim klik i to wszystko. I zamykam. Co powoduje globalna płaszczyzna pracy? Globalna płaszczyzna pracy powoduje, proszę Państwa, tyle, że jeżeli teraz przełączę się na widok na XY na płasko, to popatrzcie Państwo, widzę węzeł drugi, czyli moja płaszczyzna pracy niejako wylądowała na zupełnie innej płaszczyźnie, na zupełnie innej wysokości niż było to na początku. OK. I teraz będziemy potrzebowali pewnych tutaj kształtów znowu. Wybiorę rysowanie łuku. Aha, jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem. Zmiana globalnej płaszczyzny pracy, proszę Państwa, nie powoduje zmiany współrzędnych, bezwzględnych konstrukcji. To znaczy ten punkt 0,0, o którym to punkcie mówiliśmy w poprzednim przykładzie, nadal jest w tym samym miejscu. Zmiana globalnej płaszczyzny pracy powoduje jedynie zmianę niejako wyświetlania. Tak byśmy mogli powiedzieć. Środek łuku, może nie, początek, środek i koniec. Tą metodą spróbuję to zrobić. Punkt pierwszy, dyskretyzacja, oczywiście, bo zapomniałbym, dyskretyzacja. Chcę narysować półokrąg, w związku z tym dyskretyzację 10 wybieram, czyli tyle, ile połowa oczywiście tego pełnego podziału. Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. Jest. Teraz zaznaczę. To mi się tutaj za dużo zaznaczyło, tak? Czyli co mnie interesuje? Aha, przepraszam. Z obiektów geometrycznych. Jeżeli trudno jest wyselekcjonować dany obiekt, tak? No bo tutaj akurat cały czas, no, niestety trafiam w ten nasz walec. W inspektorze obiektów po lewej stronie. Tam możecie Państwo równie dobrze obiekty zaznaczać. Chodziło mi o ten właśnie półokrąg. A więc zrobię teraz z nim rzecz następującą. Otóż obrócę go, proszę Państwa, w ten sposób. Już pokazuję. Stąd to będzie. Przepraszam, o tak. To jest oś obrotu. Kąt 90 stopni. Zaraz zobaczymy, czy w prawidłową stronę go obróciłem, czy to nie powinienem na przykład wybrać. No tak, pomyliłem się. Tak, czyli tutaj mam, nie w tą stronę sobie obróciłem obiekt. Zobaczcie Państwo, obiekt jest zaznaczony. Raz, że on jest tutaj pokazany, wyróżniony kolorystycznie. Dwa, mamy informację tą, że obiekt w inspektorze obiektów jeden z obiektów jest wybrany. Dodatkowo informacja na liście prętów akurat, no, liście prętów, liście obiektów, że jeden z obiektów jest zaznaczony. I teraz jeżeli ja znowu spojrzę na, od góry na konstrukcję, czyli nie widzę tego obiektu, co ja teraz robię? Znowu obracam ten obiekt wokół tej osi z przesuwaniem, żeby nie pozostała kopia, o ile? O 180 stopni. Wykonaj. Zobaczmy w 3D, co się stało. Jest. O coś dokładnie takiego mi chodziło. Żeby taki obiekt tutaj dostać. Ten tu. Okej. Ponieważ, proszę Państwa, na pewno zauważyliście, że czasami dość ciężko się pracuje na całej konstrukcji, też namawiam Państwa do używania opcji edycja w nowym oknie. Zaznaczam wybrane obiekty, które chcę mieć do edycji w nowym oknie i wybieram na górze ikonkę, tu w tym miejscu ikonka, nazywa się ona edycja w nowym oknie, dokładnie tak jak powiedziałem. I teraz w nowym oknie, zobaczcie Państwo, mamy jedynie wybrane obiekty. To, co my będziemy tutaj robili, znajdzie oczywiście swoje odzwierciedlenie w pełnym modelu. To tutaj to się nic nie zmienia. Teraz zobaczmy, co można by z tym zrobić. Ja zrobię w ten sposób. Obrót. Znowu dość... Aha, tu już mam rotację otwartą, ok. Obrót względem tej osi o kąt 90 stopni. Ok. Aha, tylko przesuwanie się, no więc jeszcze raz kopiowanie. Troszeczkę tutaj chyba to mi się akurat nie udało, ale już poprawiam. Jeszcze raz zaznaczę obiekt. Jest. I teraz oś obrotu. Zapomniałem, że tu już mam kopiowanie. Kąt 90. Wykonaj. Jest. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, czy uda nam się wygenerować na przykład tu, w tym miejscu panel? No to zobaczmy. Wybieram panele. Wskazuję wnętrze. Jest. Jest. Teraz wystarczy znowu obrócić. Dość popularne dzisiaj polecenie. Obracam wokół osi tej właśnie pod kątem 90 stopni i powtórzę trzykrotnie to polecenie. Wykonaj. Jest, jest. Jeżeli wrócimy, proszę Państwa, teraz do modelu tego naszego zasadniczego, po lewej stronie na dole macie Państwo takie okienko do nawigacji widok. Wybieram, no to już mamy te elementy powielone. Dobrze. Tak by wyglądało, proszę Państwa, modelowanie. Tam jeszcze mieliśmy słupy, które pewnie też dość łatwo by nam tu było zrobić, bo pewnie zrobiłbym w ten sposób. O tak. Już pokazuję w jaki. Otóż dorysuję węzły. Tam, gdzie te słupy mają nam się znaleźć. Tu chyba... W miarę symetrii staramy się je tutaj zadeklarować. I teraz interesują mnie te węzły, ten oraz ten. Co teraz zrobić, żeby te słupy natychmiast powstały? Nie wiem, czy Państwo znają tą sztuczkę, czy nie. Jeszcze sekundkę. O tak, zaznaczę, że to mają być słupy żelbetowe, bo chcę wygenerować słupy żelbetowe. I teraz, mając zaznaczone węzły tylko i wyłącznie, spójrzcie Państwo, proszę, do inspektora obiektów. Mamy zaznaczone tylko węzły, tak? To po pierwsze tu widać i tutaj całą ich listę. Teraz robię co? Edycja, translacja, Podaję wektor przesunięcia, czyli po zecie minus, bo chcę dorysować, że tak powiem, nogi tego naszego obiektu. Minus 5, kopiowanie, ale włączę opcję ciągnięcie. I zobaczcie Państwo, co się stanie. Wykonaj. Zobaczę w 3D. Jest? Jest. Co ja zrobiłem? Otóż okazuje się, że kopiowanie węzła, kopiowanie zaznaczonego węzła, jeżeli mamy tutaj włączoną opcję ciągnięcie, powoduje generację elementu w kierunku kopiowania. Jakiego elementu? Jeżeli sprawdzimy, proszę Państwa, przekroje, jakie dostaliśmy, proszę popatrzcie, i podświetlę jeszcze, tak, ten wybrany słup. Wiecie Państwo, gdzie przeczytać informacje o tym obiekcie bez klikania? Jeżeli sobie Państwo, ja teraz mam myszą tu na dole, w to miejsce, proszę zerknąć, to tam jest informacja o numerze, na niebiesko podświetlona, informacja o numerze wskazywanego pręta, informacja o przekroju tego pręta i po prawej stronie jeszcze dalej też na niebiesko o długości tego pręta. Czyli nie muszę jakoś specjalnie klikać tego obiektu i czytać być może długiej tabelki z cechami. Teraz to zrobiłem. Wystarczy, że podświetlę element i podstawowe informacje, takie jak przekrój, długość i numer pręta, mam od razu. Czyli wybrałem opcję, zaznaczyłem węzeł, wybrałem opcję translacja, czy też kopiowanie, tryb edycji kopiowanie i zaznaczyłem cechę, czy opcję ciągnięcie, co spowodowało, że w kierunku kopiowania program wygenerował pręty. O jakim przekroju? O takim przekroju, jaki był ostatnio używany, albo taki, jaki był bieżący. Ja celowo zmieniłem oczywiście to na przekrój słup 45x45, po to, żeby ten efekt, proszę Państwa, otrzymać. Dobra. Proszę Państwa, słów kilka teraz jeszcze o samych tych powłokach i związanych z nimi siatkach. Proszę Państwa, jeżeli chodzi... A, przepraszam, bo jeszcze jedną rzecz. Jakie są różnice pomiędzy wygenerowaną powłoką właśnie panelową za pomocą walca, a za pomocą właśnie takiego tutaj złożonych obiektów. Proszę Państwa, otóż tak, dla powierzchni walcowej mamy tylko i wyłącznie, to jest jeden obiekt, więc mamy jeden układ lokalny. Usiłuję go w tej chwili znaleźć. On tutaj gdzieś nam się pewnie schował. O, tu jest. Zresztą zaznaczę walec i otworzę go w nowym oknie, żebyśmy to zobaczyli. Czyli dla takiego walca to jest jako całość traktowany ten obiekt. On ma, krawędzie jego są podzielone, to widać. Tu górna krawędź i dolna, te krzyżyki to jest podział krawędzi. Natomiast powłoka jest jedną całą. I teraz oczywiście jest to o tyle wygodne, że jakby możemy zarządzać tym obiektem w całości, ale z drugiej strony jak obciążyć tą konstrukcję na przykład tym naszym wiatrem. No, widzieliście Państwo, że to obciążenie być może nie będzie tak łatwo zadeklarować, a przynajmniej nie tak prawdopodobnie, jakbyśmy chcieli, a to z powodu następującego. No to popatrzmy. Założę 2 przypadki obciążeń. Jeden to będzie ciężar własny, drugi to będzie obciążenie wiatrem. I teraz jak obciążyć taki płaszcz? No to wybieram obciążenia powierzchniowe. No teraz jakie, tak? Jednorodne chyba. No i zobaczmy, jeżeli wybiorę jednorodne, to co bym musiał tutaj zrobić? Czyli wiatr musiałby wiać z kierunku, po lewej stronie spójrzcie Państwo na dole na układ współrzędnych, ten wiatr musiałby wiać z kierunku minus x. No to przyjmę jakąkolwiek wartość, powiedzmy minus x, dodaj. Jeżeli wskażę walec, Teraz przepraszam. Powinno nam się to wyświetlić. Momencik. No jest, nie wiem, aha, tutaj. Jeszcze raz obciążenia. No jest ten wiatr faktycznie. Tylko że jak ten wiatr działa? Ano tak jak to obciążenie program potrafi przyłożyć, to znaczy do połowy panela z jednej, jakby od połowy tego panela już od wewnątrz. No okej, być może to nie tak. No to usunę to obciążenie. Spróbujmy jeszcze raz. Aha. Chyba dwa razy je przyłożyłem. Dobra. Powierzchnia i teraz jeżeli przyjąłbym znowu jednorodne, no to nie wiem, czy no to co, to może wyświetlę układ lokalny, to po zecie w lokalnym, co oczywiście też nie, no bo wtedy dostajemy dodaj wyświetli mi łaskawie, czy nie wyświetli, zobaczymy. Wtedy dostajemy obciążenie no, znowu dookoła równomierne. Natomiast jeżeli mielibyśmy znowu teraz obciążyć tą część konstrukcji górną, przykładowo wiatrem, znaczy obciążeniem, które ma działać prostopadle tutaj do powierzchni, no to tu być może będzie nam łatwiej, bo mogę wyselekcjonować część, czy wybrane, czy wszystkie, czy nie wszystkie panele. I teraz tutaj przyłożyć obciążenie, powierzchnia w Z lokalnym. Nie wiem, jak wyglądają układy lokalne, więc je wyświetlam. Aha, na zewnątrz, czyli będę miał tu niejako parcie. Dodaj, zastosuj. I to obciążenie, zobaczcie Państwo, jednak działa inaczej. Bo ono jest tutaj skierowane w ten sposób. Czyli tutaj być może łatwiej by nam było tą konstrukcję obciążać. Oczywiście nie sposób jest w tym momencie powiedzieć, że jedna metoda tworzenia paneli obiektów jest lepsza, druga gorsza. Nie. To zależy od konstrukcji i to zależy od jakby stopnia zaawansowania modelu i na pewno od tego, co potem chcemy z tym modelem zrobić. Że tutaj też prosiłbym, żeby zwracali Państwo na to uwagę, że nie ma jednej słusznej, jedynej drogi. Proszę Państwa, póki co tyle. Ja oczywiście jestem jeszcze do dyspozycji, także mam już pytanie. Jak włączyć widok wybranego obiektu w nowym oknie? Proszę Państwa, ja jestem do dyspozycji, pytajcie Państwo proszę, już odpowiadam Panu Konradowi. Żeby wyświetlić obiekt w nowym oknie, zaznaczam to, co chcę wyświetlać i wybieram, na górze jest edycja w nowym oknie. Tam, gdzie mamy strzałki, cofnij i przewróć. Przepraszam. Jeszcze raz. Walec powinienem wcisnąć, a nie bok, bo samego boku nie wyłączę. Proszę bardzo. Czyli mamy tutaj edycja w nowym oknie. Czy jakieś jeszcze ma tu pytania? Siatkowanie całej konstrukcji. Dobrze, proszę bardzo. Siatkowanie całej konstrukcji, więc zróbmy sobie to w sposób następujący, bo tego nie robiliśmy jeszcze. Po pierwsze ustalmy sposób siatkowania. To też dwa słowa o tym, bo to być może warto. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o siatkowanie, to panele, mamy dwie metody siatkowania, prawda? Zasadnicze, metoda Kunsa i metoda Delaneya. Metodę Delaneya stosujcie Państwo do paneli płaskich, do paneli niepłaskich, czyli na przykład takich jak u nas, albo do płaszczyzn prostokreślnych, stosujcie Państwo bardzo proszę metodę Kunsa. Metoda Kunsa pozwala na posiadkowanie niepłaskich obiektów prawidłowo, a metoda Delaneya już niekoniecznie. Natomiast czym to się metody różnią? No to popatrzmy proszę. Na razie mam włączoną metodę Delaneya, wpiszę jakiś rozmiar elementu przykładowy i w opcjach zaawansowanych metoda Delaneya zachowuje się w ten sposób. O, na przykład. Tak, jest to siatka albo regularna, albo właśnie taka z zaburzeniami, tam gdzie są na przykład naroża płyt. Zaraz panu Łukaszowi też na pytanie odpowiem, jedną sekundę proszę. Czyli tu przy siatkowaniu mamy elementy, czyli tak, albo trójkąty, tak, metoda Delaneya, wtedy mamy te zaburzenia, lub jest to siatka regularna, natomiast przy metodzie Kunsa, przepraszam, jeszcze w Delaneyu tu może, no właśnie, siatka może tak wyglądać, tak jak tu na obrazku, czy tam, o, to jest tego typu wtedy siatka, natomiast przy metodzie Kunsa jest to siatka bardziej regularna. Czyli podział na, i teraz na co? Wybieramy trójkąty, bądź kwadraty, bądź jedne i drugie kształty w określonych obszarach. W tej sytuacji tutaj przyjąłbym podział na przykład na trójkąty w obszarze prostokątnym. Nie, to nam się nie powiedzie. Już wiem jak. Dla, powiedzmy sobie, walca, bo to dla każdego z paneli możemy przyjąć różny sposób siatkowania. Powiedzmy, że wybiorę metodę Kunsa, rozmiar elementu niech będzie metr. W opcjach zaawansowanych powiem, zostawmy na razie czworokąty i to byłby podział kwadraty w obszarze prostokątnym. OK, podział. W ten sposób zostało to podzielone, dobrze. A teraz jeżeli całą górę zaznaczam w całości, bo tu bym przyjął jedną metodę siatkowania i tu pewnie bym przyjął, niech będzie sobie metoda Kunsa. Natomiast jeżeli chodzi o w opcjach zaawansowanych, to kształt by mi tu pasował bardziej. Już pokazuję. Trójkąty i trapezy w obszarze trójkątnym. Wbrew pozorom. Zobaczmy. Tak, czyli zobaczcie Państwo, że tu w miarę ta siatka nam się, postaram się jeszcze lepiej wyświetlić. O, w miarę ta siatka nam się tutaj dopina. Najtrudniej pewnie będzie z dołem. Zaraz zobaczymy. Czy faktycznie? No może nie. No zobaczmy. Jeżeli chodzi o te panele dolne, to tutaj przyjąłbym znowu metodę, będzie Kunsa i sposób podziału trójkąty i trapezy w obszarze prostokątnym, w obszarze trójkątnym, przepraszam. OK, zobaczmy. Co dostaniemy? Nie, to nie jest dobry sposób. Nie. Musielibyśmy spróbować innego sposobu. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy jeszcze raz. Aha, może inaczej. Ja spróbuję to w ten sposób. Najpierw zobaczmy jeszcze tylko dla jednego. Aha, tutaj nam się zbiega. Więc może inna metoda. Kunsa. Trójkąty. No trzeba by to się chwilkę pobawić. Od razu dopowiem tak, proszę Państwa, jeżeli mamy taką sytuację, taką to znaczy, mam nadzieję, że u Państwa też jest to widoczne, elementy skończone nie trafiają jeden na drugi, konkretnie mówiąc węzły nie trafiają jeden na drugi. Do niedawna to w programie było to określane jako błąd. Na pewno Państwo natrafili na komunikat niespójność siatki na krawędziach i był dramat, bo nie wiadomo było, co z tym zrobić. Znaczy, wiadomo było, co trzeba było doprowadzić siatkę do jakiejś tam zbieżności rozmaitymi sposobami i metodami. Raz się to lepiej udawało, raz gorzej, a czasem wcale pewnie. Natomiast od tej wersji mamy też coś takiego, że od tej, jeżeli się nie mylę, to właśnie od wersji 2011 mamy rzecz następującą, mianowicie w preferencjach zadania, w parametrach, nie w parametrach pracy, tylko w siatkowaniu, macie Państwo możliwość zadeklarowania, w jaki sposób ma być uzyskana spójność siatki. Jeżeli wybierzemy uzgadnianie iteracyjne siatki, tak jak ja teraz zaznaczyłem, to nadal będziemy mieli informację o błędzie, a błąd, jak Państwo wiedzą, nie pozwala na przeprowadzenie obliczeń. Natomiast jeżeli zaznaczę w ten sposób język kinematyczny w punktach niespójności, to program potraktuje tą niespójność siatki jako ostrzeżenie i pozwoli nam na obliczenia, zakładając więzy kinematyczne w punktach niespójności, czyli jakby sztucznie wywołując sytuację taką, że ta konstrukcja pracuje w całości. Zresztą jest taka możliwość. Generalnie nie namawiam do tego rozwiązania, no bo wydaje mi się, że łatwiej i lepiej mieć tą siatkę faktycznie zbieżną wszędzie, gdzie jest to niezbędne. Okej, także tu nad tą częścią na pewno by się warto zastanowić, popracować. Może po prostu zmieniłbym podział na panele po 1/4, a może tu z powodu występowania tych słupów na przykład po 1/8. To pewnie by nam po prostu pomogło. Odpowiadam teraz na pytanie pana Łukasza, jak jest w końcu z tym wyznaczeniem parcia wiatru, można to zasymulować, czy nie bardzo się da. Z automatu nie. Z automatu zasymulować tego nie uda nam się, natomiast sprawdzając, licząc z normy sobie wiatr, jak on działa, jak opływa konstrukcję walcową, myślę, że tak. I wtedy w takiej sytuacji, o której rozmawiamy, gdzie określenie tego wiatru jest bardzo istotne co do wartości na przykład, to wtedy wydaje mi się, że łatwiej będzie Panu obciążyć właśnie zbiór takich pojedynczych sobie paneli, no bo na tym dam inne obciążenie, na tym inne, na tym troszeczkę inne, na tym jeszcze inne, niż płaszcz takiego walca, takiego zbiornika. To, co tu pokazaliśmy, że jest to części składowe, takie malutkie, to równie dobrze przecież możemy to rozciągnąć sobie, znaczy w sensie takim, że zrobić to również z takich pojedynczych pionowych, wysokich paneli, wygenerować płaszcz tego naszego zbiornika. Nie wiem, czy to Pana satysfakcjonuje, Panie Łukaszu? Super, bardzo się cieszę. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Pytajcie, proszę, mamy jeszcze chwilkę, więc chętnie, jeżeli mogę pomóc, to pomogę. To mówią, nie widzę, nie słyszę. W związku z tym dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu za interakcję, dziękuję Państwu za udział. Mam nadzieję, że jakość dzisiejszego spotkania była lepsza niż miało to miejsce wczoraj. Także namawiam Państwa do kolejnych spotkań. Na pewno będziemy o tym informować. Panie Łukaszu, tak, prezentacje będą dostępne w archiwum. Ta prezentacja jeszcze w tej chwili się nagrywa. Nie wiem, czy dział marketingu uzna pozostawić moje tutaj wywody w tej prezentacji, czy nie, ale to się okaże. Najwyżej coś tam nam powycinają, ale to, co pokazujemy i to, co rozmawialiśmy, na pewno się pojawi w tak zwanym czasie najbliższym, no bo trzeba to jeszcze pewnie jakoś opracować i poumieszczać tak, żeby to było dla Państwa łatwo dostępne. Dziękuję Państwu serdecznie. I do zobaczenia następnym razem.